far, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie, Gala Fame 19 i razem ze mną Terminator Szeja, dzień dobry. Dzień dobry, podoba mi się taksówka. Podoba się, z tym się. Będziesz wychodziła. Tak, tak, tak. Już będzie Klaudia Szeja, Klaudia Terminator, a nie tamten, tak? Klaudia Szeja Terminator, Kołodziejczyk. Bardzo dobrze. Nie, to naprawdę to, co ty robisz, to jest coś wow, chociaż to, co widzowie, widziałaś komentarze już, czy tak, nie? Tak, 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 że przeleżane. Tak, i jak to skomentujesz? Wiesz co, chciałabym, żeby ten parter był bardziej spektakularny, natomiast Dominika dobrze mnie kontrowała, więc wiesz, nawet jak ja próbowałam wychodzić do jakichś tam ciosów i bardziej, tak jak mówię, efektywnych trików parterowych, to ona mnie po prostu kontrowała i nie byłam w stanie. Ona, wiesz, była przytulona do mnie, trzymała mnie, obijała mnie delikatnie, więc ja nie byłam w stanie nic zrobić. Nie byłam w stanie, wiesz, tak jak z Vicky, zakończyć to w pierwszej rundzie, bo Dominika się dobrze broniła. No ale też ta kontuzja palca, bo ty masz złamany tutaj palec gdzieś, ale to nie jest ten sam, co wtedy był złamany przed walką ze mną? Nie. Złamanie jest to samo, czyli złamanie awulsyjne, czyli że kawałek po prostu kości się odprysnął, tak jakby. Przez to ten palec jest spuchnięty, no i nie ma pełnej mobilności, ale wcześniej był kciuk w prawej ręce, a teraz jest ten czwarty, ten tu. No i miałaś taką chwilę, że nie biorę jednak tej walki, bo trochę za dużo do stracenia, czy nie? Na początku na początku to w ogóle było tak, że ten palec był czarny praktycznie, on był taki spuchnięty, on był czarny dosłownie. Ja myślałam, że będzie tragedia, no nie? I mój lekarz też się przeraził i powiedział, nie wychodź do tej walki, że w ogóle masakra. Ale tak po dwóch dniach ten palec zaczął, ta opuchlizna trochę zaczęła schodzić, tak zaczęłam ruszać i mówię, no dobra, nie jest źle, wciąż nie mam pełnej mobilności, bo to jest maks, jak zginam ten palec, więc w pięść nie jestem w stanie go zacisnąć, więc nie jestem w stanie wykonać ciosu lewą ręką w ogóle, no nie? Więc to trochę było problematyczne w kwestii walki, ale stwierdziłam, dobra, zaryzykuję, spróbuję ją złapać i rzucić. No i się udało. Już jeden jest taki, ty jesteś freakfightowym Mariuszem Polinowskim, ty lubisz łapać i rzucać. Dokładnie. Widziałam komentarz, że jestem jak wiewiór, tylko z cyckami. Tak, no to może być. Trochę w tym jest, ale twoja stójka nie jest, no bo wiewiór ze stójki nie słynie jakieś super, ale ty masz tą stójkę, tak jak widziałam na tarczach, całkiem okej chyba, no czy jak ją skomentujesz, tak ze sparingów? Uważam, że jak nie mam złamanego palca, to jest całkiem spoko. Czyli rzadko, no w sumie racja. Dobra, no ale to właśnie teraz, bo ja rozmawiałam z Dominiką i wiedziałam, że ty też chyba z nią rozmawiałaś, pewnie już usłyszałaś propozycję. Rewanż w K1 na Fame Friday Arena 2, który jest teraz 29 stycznia, września. Z tego co wiem, to karta jest już pełna, więc może być ciężko. No chyba, że Fame wyszedł z jakąś dobrą propozycją, to mogę to przemyśleć. Aczkolwiek, no ja bym wolała się bić w pełnym MMA oczywiście, bo od samego początku się w tym MMA przygotowuję, więc nie chciałabym po prostu odcinać gdzieś tam tych umiejętności, które już posiadam, bo jakby nie po to się tego uczyłam wszystkiego, żeby teraz bić się w K1, no nie? I ja uważam, że parter jest sztuką, żeby mieć dobre umiejętności parterowe i chciałabym się generalnie bić raczej w MMA, aczkolwiek tak jak mówię, jest to do rozpatrzenia, bo to na pewno byłoby bardziej widowiskowe i widzom pewnie też by się bardziej podobało. No jakiś taki hajkik za hajkik na przykład, czy no ty też masz czego kopnąć, no umówmy się, więc na pewno byłoby dosyć ciekawe, no tylko jakbyś miała zdrową rękę. Tak, tak, tak. Jakbym miała zdrową rękę, to byłoby łatwiej. Ogólnie ja chciałam bardziej, wiesz, stójkowo też się pokazać, ale to było za duże ryzyko. To było za duże ryzyko, bo no, ta moja lewa ręka się do śmieci nadawała, a nie do oktagonu, no nie? Więc nie było sensu. W tym wypadku trzeba było jednak działać trochę inaczej. Dobra, to jeszcze jak czytać komentarze, bo czytać pod fejmem pewnie, nie? Komentarze. To był taki komentarz, że z masterką mogłaby też sobie chyba w miarę poradzić, tak mniej więcej, więc jak ty to skomentujesz? Czy to już jest ten poziom parteru na seks masterkę, czy raczej nie? Musiałabym zobaczyć jeszcze raz walki Lil Masti, bo dawno jej nie widziałam w oktagonie, więc musiałabym to sobie odświeżyć, ale myślę, że mogłabym, no czemu nie? Chociaż ona no, na pewno te zapasy ma przede wszystkim bardzo dobre, no nie? No ale to też nie jest moja waga, zacznijmy od tego, że ona się biła raczej w tych dużo niższych wagach. Aha, w 5,7, nie? 58 czy coś takiego, więc to już w ogóle no musiałaby przymasować, bo ja nie schodzę tak nisko. Ty już nie, ty już tylko 6,5 i ewentualnie wyżej. Tak, 6,5 to byłoby dla mnie idealna waga. 6,5, 6,3 to już była katorga.
Właśnie ja nawet mówiłam ci wczoraj, ty jesteś turbo malutka, jakby ta szeja, która była wcześniej, a tak szeja, która jest teraz, to jest normalne. Teraz to jest i tak szeja po 20 tysiącach kalorii około, naprawdę. Ja w ostatnie, no odważenia, od piątku, od dziesiątej do teraz, do soboty wieczór, myślę, że 20 tysięcy to na spokojnie. Nieźle, niezłe przymasowanie. Wiesz, ile ja lodów zjadłam? Ja tyle lodów zjadłam, co ja przez cały rok chyba tyle nie zjadłam. Ale ogólnie to robienie wagi zniosłeś całkiem spoko, czy był duży problem? Był duży problem. Był duży problem, bo ja naprawdę ostatnie 2 miesiące totalnie się temu poświęciłam, przez co w ogóle spadła mi produktywność na innych płaszczyznach, no nie? Że nic mi się nie chciało, bo no te kalorie były strasznie niskie. Codziennie, wiesz, codziennie cardio, to samo. Byłam przemęczona, strasznie byłam przemęczona i nie byłam też w stanie skupić się dobrze na przygotowaniach tak, jakbym chciała, bo wiesz, oglądałam tam Dominikę, jak sobie je, tu burgerek, tu sushi, tu pizza, tutaj kebab, tutaj coś, a ja w tym czasie, wiesz, wypacałam się na rowerku stacjonarnym, nie? Czyli dobrze ci siadła na psychikę Dominika. No, nie wiem, czy specjalnie to zrobiła, ale bardzo smacznie wyglądało to sushi, które wstawiała. No dobra, a co, jeszcze jeden, to już akurat komentatorzy mówili, że fajnie byłoby ciebie zobaczyć z Ewą Brodnicką, że pięściarka, ale w MMA, która już ma jakieś tam, wiesz, no już coś tam, Ewa chyba ponad rok trenuje ten parter, a ty jak tam, wzięłabyś taki pojedynek z Ewą, bo Ewy się mówi, że wiesz, może właśnie jakiś najbliższy fame, jakaś właśnie walka, więc pytanie, czy ty byś była otwarta już na taki poziom zawodnika. Wiem, że Ewa też mówiła, że chętnie by zawalczyła ze mną, więc myślę, że mogłaby. Pytanie, w jakiej ona wadze się też bije? Ona chyba właśnie w 6-3, 6-4, tak samo jak Piątkowska, nie? One raczej w tej samej wadze latały. To myślę, że to jest to do przemyślenia jak najbardziej. No na pewno jest to bardzo ciekawe i musisz pokazać widzom, że jednak parter może być ciekawszy. Żeby już nie było, no bo jednak patrz, tytuł obok Araba i Kizo w tej walce, no to... Piękny tytuł. To prawda. Myślę, że całkiem zasłużony. Starałam się. Słuchajcie, one to wszystko robiły dla was. To nie tak, że kobiety się nie potrafią bić, dają nudne walki. Po prostu no, chciałyście przebić ten historyczny tytuł. Ja myślę, że stopa na twarz, którą dostała Dominika pod koniec trzeciej rundy, bo dostała stópkę na twarz moją, to myślę, że wielu panów chciałoby otrzymać taką stopę na twarz. Widzicie? Zazdroście teraz Dominice i gratulujcie Klaudii. Właśnie, więc nie można powiedzieć, że to była nudna walka, bo tutaj na koniec taki zwrot akcji mały się pojawił. No dobra. Na koniec kiedy Gimper wraca? Czy już nie wraca? A nie wiem, to trzeba by jego zapytać. Wiem, że on by chciał. Gdzieś tam problemy zdrowotne troszkę przeszkadzają w tym, więc nie wiem, czy do tego dojdzie, ale wiem, że on wyraża chęć i chciałby. No widać właśnie, że on lubi te emocje i to w ogóle wszystko, co się z nim dzieje przed walką, no to jest fajne, tylko te nerki chyba, nie? Tam po prostu z nerkami. Tak, tak, tak. Z nerkami ma problemy, więc no pytanie, czy dla jego zdrowia byłoby to po prostu bezpieczne. Ale jak nie to, Klaudia da wam emocje w następnych walkach. Postaram się. A w tych fajna drzemka, było miło. Tak, było miło, 9 minut i do domu. I teraz leć, baw się, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ślicznie. Cześć. Made it through the fire, how did I survive? Your money, room and power, caught a feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight,